Dzięki. Kamil, szybkie podsumowanie Piotrka Szczurka, czyli miejskiego drwala. Jak to w ogóle w Twoim wykonaniu? Ile Twojego planu tam było? Ile było jego umiejętności z przeszłości, judo? Znaczy jego umiejętności wiadomo, że są duże. No, Piotrek 12 lat trenował judo, trenował z moim bardzo serdecznym kolegą, z którym byłem razem w kadrze polskim w grapplingu, Robertem Wardzałą. Kiedyś razem byli w kadrze Polski, więc no po prostu to tak jak podsumowanie, jeździł na kadrę, to rzuca. Spodziewałeś się, że tak będzie wyglądać ten pojedynek? Tak, całkowicie. Generalnie staraliśmy się, no Piotrek trenował stójkę oczywiście, między innymi u nas w klubie i jeszcze w innych klubach, więc jeśli tam to po prostu to jego uderzanie jest, a tylko że ono nie dało się go w 2 tygodnie obudzić, tak, ale no, wiedzieliśmy, że plan jest taki, coś co się robi, nie wiem, kilkanaście lat, tego się po prostu nie zapomina i w ten sposób tak zaplanowaliśmy, no generalnie nie było też szału, jeśli chodzi o przygotowanie jakieś tam kondycyjne, bo wiadomo, że Piotr niedawno był w jakimś programie rozrywkowym i po prostu no, tej kondycji nie miało prawa być tak naprawdę, żeby to były przygotowania do walki, no ale załóżmy, że nie jesteśmy tutaj profesjonalistami, jesteśmy tu, żeby się bawić. Piotr świetnie się bawił w swojej płaszczyźnie tak naprawdę. Jestem z tego zadowolony. No, robiliśmy po prostu anti-submission i jak miało to wyglądać. Fantastyczny timing, bo te obalenia to widać, że nie jest to kwestia takiego wytrenowania w ostatnim czasie, ale ten timing to jest właśnie to, co powiedziałeś, zostaje? Ma bardzo dobry timing właśnie. To mnie zaskoczyło na samym początku, jak tylko zaczęliśmy pracować, to że bardzo ładnie wchodzi. Wchodzi zarówno na atak przeciwnika, zarówno po swoich ciosach i to jest jego mocna strona i myślę, że będzie zawsze. Do tego no, to nie jest imprezowicz, tylko to jest osoba, która ma bardzo dobrą, powiedzmy, kulturę treningu, tak? To jest sportowiec. Ładnie to ująłeś. To jest człowiek, który po prostu całe życie trenował. I teraz trenuje ludzi i to jest osoba z dużą pokorą, więc on wiedział, na co się pisze, wiedział, czego się spodziewać. I fajnie, że wyszło. To jest osoba, która absolutnie zasługuje na to, żeby dzisiaj wygrać. Ty pierwszy raz jesteś tutaj na Fame MMA. Tak, pierwszy raz i szczerze mówiąc, no, to nie jest pierwsza propozycja, którą miałem. Tamtych propozycji powiedzmy, że unikałem, odmawiałem, ale teraz w związku z tym, że mój serdeczny kolega po prostu poprosił mnie, żebym pomógł w przygotowaniu. Chodź Piotrze, chodź. Ja mogę do trenera, ale nie wiem, czy się zmieszczę w kadrze, bo to taki byk. Zmieszczy się w kadrze. Super heavyweight. Także ja już Was zostawiam, ja tylko powiem, że ja zrobiłem to dla mojego kolegi, że przygotowaliśmy razem, znaczy zrobiłem to też dla siebie, bo chodzi o to, że on jest po prostu wartościowym człowiekiem i dlatego zdecydowałem się z nim pracować. Mam nadzieję, że to nasza nie ostatnia walka, bo pracować z tym gościem, jego etyka treningu jest po prostu wyjątkowa i ja spędziłem z nim dobre chwile, także gratuluję Piotrusiu, do zobaczenia. Bardzo dziękuję profesorze. Dzięki bardzo Kamil, dzięki.